Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witamy na konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Teraz wygłosi oświadczenie pan przewodniczący Grzegorz Napieralski. Bardzo proszę. 4 lata temu Platforma Obywatelska powiedziała obywatelom Polski, że idzie po władzę, aby zakończyć okres 4 RP. Stała się partią antypisu. Stała się, przynajmniej tak się kreowała wtedy 4 lata temu, że będzie partią polityczną, która zakończy ten okres. Okres, który zbudował straszny system. Efektem tego systemu stało się to, że zginęła Barbara Blida. Obietnica dana Polakom była następująca. Zakończymy okres 4 RP, rozliczymy 4 RP, a winnych ukaramy. Polacy uwierzyli. Uwierzyli, że jest szansa, aby te złe praktyki, które były za czasów Prawa i Sprawiedliwości, raz na zawsze się zakończą. A ci, którzy sięgali po nielegalne metody i tworzyli system, który był przeciwko obywatelowi, zostaną postawieni przed wymiarem sprawiedliwości. Te obietnice pojawiały się w czasie całej kampanii wyborczej. Platforma przekonywała i wzywała również wyborców Sojuszu Lewicy Demokratycznej, aby oddali na nią głos, bo to oni, ludzie Platformy Obywatelskiej, zakończą ten haniebny okres 4 RP. Przypomnę dwa cytaty. Otóż Donald Tusk powiedział w czasie kampanii wyborczej: Platforma Obywatelska będzie tarczą, która chroni Polskę przed powrotem zła. I kolejny, bardzo ważna wypowiedź Donalda Tuska. 4 RP będzie krótkim epizodem w historii. Czy jest krótkim epizodem? Otóż nie, trwa nadal. Nie zlikwidowaliśmy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a przewodniczący Czuma przedkłada raport, w którym mówi, że nic złego nie wydarzyło się za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Czy możemy wierzyć Platformie Obywatelskiej? Czy możemy wierzyć dzisiaj Donaldowi Tuskowi, czy możemy wierzyć liderom Platformy Obywatelskiej? Powołana została komisja śledcza, która miała zbadać tragiczną śmierć Barbary Blidy. Kobiety, człowieka, polityka, osoby oddanej z misją. I cóż się wydarzyło? Zakończyła się praca komisji. Są wnioski, dowody i fakty, a podpisów Platformy Obywatelskiej, które udowodniłyby, że 4 RP już nikt nie chce, a na pewno Platforma Obywatelska, tych podpisów cały czas brakuje. Wczorajsze oświadczenie przewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej, że nie złożą podpisów, jego koleżanki, koledzy z PO, pokazuje na to i wskazuje na to, że nie chce się rozliczyć 4 RP i nie chce się rozliczyć tamtego systemu. Że zagrożenie powrotem 4 RP i tych złych praktyk cały czas istnieje. To dziś ja apeluję do wszystkich wyborców. Ci, którzy wtedy zawierzyli, że czas zakończyć ten zły okres, aby zagłosowali w najbliższych wyborach na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Bo tylko my bardzo konsekwentnie dążymy do tego, aby zamknąć ten trudny rozdział naszej polskiej historii. Proszę o głosy, apeluję o głosy, dlatego że silny klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie będzie musiał prosić o głosy działaczek i działaczy Platformy Obywatelskiej, być na ich łasce. Jak widzimy, nie chcą tego podpisać. Oddanie głosu na ludzi Sojuszu Lewicy Demokratycznej to gwarancja, że po wyborach raz na zawsze zakończymy okres 4 RP. I musimy to zrobić. Ku przestrodze. Musimy to zrobić, aby w przyszłości żadna władza, żaden polityk, żaden premier czy prezydent ani razu nie zamierzał sięgnąć po służby specjalne, instytucje państwa przeciwko obywatelowi w interesie partii politycznej. Szanowni Państwo, teraz przewodniczący do komisji tematycznej, twórca raportu, poseł Ryszard Kalisz. Szanowni Państwo, komisje śledcze powoływane są po to, aby wyjaśnić mechanizmy
zjawiska, które były w strukturach organów władzy państwowej niezgodne z przepisami prawa. W przestrzeni publicznej jest bardzo dużo niejasności. Słuchałem wczoraj Michała Kamińskiego. Mówi się o tym i wprowadza opinię publiczną w błąd, że my zarzucamy w tym raporcie, mówię my, bo przypomnę, że raport został przegłosowany przez komisję, jest to raport komisji całej, iż Jarosław Kaczyński przyczynił się, czy miał udział w samobójstwie Barbary Blidy. Przez to wywołuje się jakby ten element ścigania. Komisja tak naprawdę była po to, żeby nigdy w przyszłości taki system, jaki stworzył Jarosław Kaczyński i realizował Zbigniew Ziobro, się nie powtórzył. Artykuł, i proszę wszystkich, również Michała Kamińskiego i premiera Tuska i wszystkich z PiS-u i wszystkich państwa, przeczytajcie. Artykuł 156 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest właśnie na takie sytuacje. On stanowi, że premier i inni członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną za naruszenie konstytucji lub ustaw, czyli za delikty konstytucyjne bądź ustawowe. A w dalszej części jest, że mogą także, używa konstytucja tego słowa, ponosić odpowiedzialność za czyny przestępcze. W tym raporcie komisja śledcza zarzuca Kaczyńskiemu i Ziobrze delikty konstytucyjne. Jakie delikty? Mamy artykuł 1 Konstytucji. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Była? Czy wszyscy obywateli byli równi? Czy lekarze atakowani przez CBA ze szpitala na Wołoskiej byli równi? Czy lekarze atakowani ze szpitala na Szaserów byli równi? Czy to wszystko, co się działo, to nie było wybieranie sobie określonych grup i nastraszenie tych całych grup i społeczeństwa? Areszty wydobywcze? Artykuł 2. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Czy jeżeli pan premier Kaczyński 1,5 miesiąca po powołaniu na funkcję premiera wydaje zarządzenie o zrobieniu Ziobry nad ministrem, gdzie mamy ustawę o promulgacji wszystkich aktów prawnych, i do dzisiaj możecie spojrzeć, to zarządzenie nie znajduje się w Monitorze Polskim. Zostało utajnione przed opinią publiczną. To chcemy dopuścić do tego, żeby obywatele nie wiedzieli, jakie jest prawo w Polsce? Drodzy Państwo, a zobaczcie, jak PiS z tego państwa i z konstytucji sobie szydzi. Święczkowski startuje na pierwszym miejscu. Kierownictwo byłego CBA, ci prokuratorzy. Czy wy widzicie, jak ten PiS sobie drwi z państwa naszego? Spójrzcie tylko na listy wyborcze. I czy mamy pozwolić, żeby ten cały stan niszczenia, szczucia na innych ludzi się powtórzył? Drodzy Państwo, to nie jest kwestia polityczna. To nie jest kwestia kampanii. Ja proszę Was wszystkich, zrozumcie, tu chodzi o przyszłość demokratycznego państwa prawnego.